dzisiaj o testach, no bo testy, testy, jeszcze raz testy powtarzają lekarze, epidemiolodzy, specjaliści. Testy to najlepszy sposób na okiełznanie tego wirusa. A ile to my tych testów zrobiliśmy? 36 tysięcy testów, a jest nas niemal 38 milionów Polaków. Tym samym Polska zajmuje 83 miejsce w świecie w ilości przeprowadzanych testów na milion mieszkańców. Jesteśmy więc w pierwszej setce, no to chyba dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że wyprzedzają nas Macedonia czy Botswana. O, tak właśnie wygląda Botswana. Tu robi się dużo testów. A gonią nas Barbados, Gabon czy Polinezja Francuska. Też nie najgorsze miejsce do życia, gdzie działa więcej szpitali dla żółwi niż dla ludzi. We Francji już 13,5 miliona testów, we Włoszech też, w Niemczech ponad 19 milionów, ale i w Hiszpanii 14,5 miliona, w Wielkiej Brytanii 29 milionów, w Danii ponad 4,5 miliona testów, ale mieszka tam niecałe 6 milionów ludzi. A w Polsce na niemal przecież 38 milionów ludzi 4 miliony testów. A i tak, żeby w Polsce zrobić sobie test, to trzeba stać w tych ciągnących się setkami metrów, a może nawet i kilometrami kolejkach, w deszczu i w chłodzie. Tymczasem Słowacy kupili 13 milionów testów po 4 euro za sztukę, po 2 na obywatela, bo to trzeba zrobić jeden, a potem powtórzyć. I takie przetestowanie całego narodu ma kosztować jakieś 52 miliony euro, czyli to jest 230 kilka milionów złotych. To niedrogo, no bo to przecież niewiele więcej niż jakieś 3 papierki, 3 sasiny. Polska duży kraj w porównaniu, no to żeby u nas przeprowadzić taką akcję, no to trzeba by wydać prawie 1,4 mld złotych, a to bardzo dużo pieniędzy, prawie 20 sasinów. Czy w ogóle warto? No, jeżeli miałyby to być te koreańskie testy, na które my wydaliśmy już prawie 2 sasiny, czyli 30 milionów dolarów, które jak się okazuje w ogóle nie chcą działać, raz pokazują tak, raz tak, no to chyba nie warto. Będzie dobrze. We'll be right back.